I co? Ja z kościoła. Kapelan Solidarności, uważany za następcę księdza Popiełuszki, zginął w podpalonym przez nieznanych sprawców mieszkaniu. Czy za jego śmiercią stali esbecy z morderczej grupy D? Zaczynam się obawiać o swoje życie. Grupa D, Departament 4. Ofiary morderstw PRL. Odcinek 4. Ksiądz Stanisław Suchowolec, spadkobierca księdza Jerzego Popiełuszki. To nie był zwykły pożar. Ogień płonął najwyżej 20, może 30 sekund. Już pomiędzy 6 a 7 sekundą stężenie tlenku węgla osiągnęło poziom śmiertelny. Ksiądz nie miał najmniejszych szans. Zwłaszcza, że wylany w kilku miejscach pokoju łatwopalny płyn odciął mu wszystkie drogi ucieczki. Ślady miały wskazywać na tragiczną w skutkach awarię piecyka. To była robota profesjonalnego zabójcy. Ofiarą mordu nie padł zwykły kapłan. Ksiądz Stanisław Suchowolec był jednym z największych wrogów komunizmu w polskim kościele. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1983 roku. Objął wtedy posługę w rodzinnej parafii księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli. Był zafascynowany jego niezłomną postawą. Ksiądz Popiełuszko bardzo go cenił. Ksiądz Stanisław Suchowolec okazał się w pełni godny pokładanych w nim nadziei. października 1984 roku z rąk esbeckich morderców zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ksiądz Stanisław Suchowolec był na jego pogrzebie, który zamienił się w wielką patriotyczną manifestację. Zaraz potem otworzył w Suchowoli Izbę Pamięci kapelana Solidarności. Zaczął także odprawiać mszę za ojczyznę. Niedługo potem obok kościoła stanął krzyż. Na nim znalazł się napis mówiący o tym, że ksiądz Popiełuszko zginął z rąk funkcjonariuszy SB. To wszystko sprawiło, że ksiądz Suchowolec znalazł się na celowniku esbeków. Ksiądz Suchowolec był, można powiedzieć, kapłanem niezłomnym. To znaczy jego wystąpienia były znane społeczeństwu, no i niestety również służbie bezpieczeństwa, z szczególnie patriotycznej postawy. On występował, można powiedzieć, z otwartą przyłbicą. Mówił o sprawach najnowszej historii w sposób otwarty i nie pozostawiający złudzeń co do swoich przekonań. Dla władzy on był rzeczywiście w jakimś sensie niebezpieczny, dlatego że on mobilizował te uczucia, które zwłaszcza w stanie wojennym władza starała się stłumić.
Od dnia pogrzebu księdza Popiełuszki ksiądz Stanisław Suchowolec pozostawał obiektem stałej inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. Teczkę założono mu w białostockim wydziale czwartym już w 1978 roku, jak każdemu księdzu. Ale w dzień po pogrzebie księdza Popiełuszki białostocka SB rozpoczęła sprawę obiektową o kryptonimie Pogrzeb, której celem stał się właśnie młody kapłan z Suchowoli. Potem otwierano jeszcze kilka innych rozpracowań wymierzonych w księdza Suchowolca. Raporty z nich regularnie trafiały na biurko samego ministra spraw wewnętrznych i szefa SB Czesława Kiszczaka. Wokół kapłana operowało co najmniej kilku tajnych współpracowników SB, a plebania została nafaszerowana pod słuchami. Myślą, że ich nie widzę. Chodź, chodź, Nika. SB-cy nie odpuszczali nawet na chwilę. Ksiądz Suchowolec został uznany za bardzo niebezpiecznego wroga PRL. Dlatego mógł trafić w okręg zainteresowania grupy D, czyli głęboko zakonspirowanej nawet we wnętrzu SB, struktury specjalizującej się w nękaniu, biciu i torturowaniu niepokornych księży. To właśnie SB-cy z grupy D zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę. To jej tropy można znaleźć niemal we wszystkich niewyjaśnionych przypadkach zbrodni na opozycyjnych kapłanach. O fakcie, że księdzem Suchowolcem zajęli się SB-cy z grupy D, mogą świadczyć także coraz częstsze w drugiej połowie lat 80. i coraz bardziej brutalne ataki na białostockiego kapłana. SB-cy od początku nie ograniczali się do samej inwigilacji. Szybko zaczęło się nękanie. I co? Jest w kościele. Na mszę za ojczyznę, do kościoła, przychodzili dziwni, zachowujący się agresywnie lub prowokująco mężczyźni. Ksiądz Suchowolec zaczął odbierać anonimy, między innymi z groźbą: zdechniesz jak Popiełuszka. Halo? Halo? Kto mówi? SB-cy próbowali zmuszać pewne kobiety w okolicy, by oskarżyły księdza o nieobyczajne zachowanie. Takie same oskarżenia w postaci anonimowych donosów trafiały też do kurii. Władza naciskała, by ksiądz Suchowolec został zdyscyplinowany lub przeniesiony. Być może te naciski okazały się rzeczywiście skuteczne. W lipcu 1986 roku ksiądz Suchowolec rozpoczął posługę w Białymstoku na osiedlu Dojlidy. To miała być jego ostatnia funkcja kapłańska w życiu. W Dojlidach ksiądz Stanisław Suchowolec nie zmienił swojej postawy. Tu także zbudował symboliczny grób i pomnik księdza Jerzego Popiełuszki. Cały czas odprawiał mszę za ojczyznę. Głosił bardzo ostre kazania. Nie bał się porównywać komunistów do szatana czy Judasza. Jednocześnie stał się ważną postacią białostockiej opozycji. Miał dar łączenia środowisk, łagodził wewnętrzne spory. Dawał opozycjonistom poczucie oparcia duchowego i siły. Stał się kapelanem KPN, a w roku 88 jawnie objął stanowisko kapelana Solidarności w jednej z białostockich fabryk. Do esbeckich szykan wymierzonych w księdza Suchowolca dołączyła brutalna fizyczna przemoc. Kapłan został kilkakrotnie pobity, oczywiście przez tak zwanych nieznanych sprawców, którzy jednak formułowali pod jego adresem całkiem jednoznaczne groźby. Wybijano mu szyby w mieszkaniu. Raz też kamień rzucony z pobocza trafił prosto w maskę i szybę jego samochodu. W roku 87 ktoś posunął się jeszcze dalej. Poluzowano 4 śruby w kole jego auta. W styczniu 88 roku
Ktoś odkręcił nakładkę kolumny kierowniczej. W kwietniu śruby mocujące wahacz, a w czerwcu nakrętkę kolumny MacPhersona przy przednim lewym kole. Na szczęście wszystkie te usterki w porę zostały wykryte. Każda z nich stanowiła śmiertelne niebezpieczeństwo dla kierującego pojazdem kapłana. Ksiądz Suchowolec był nękany na wszystkie możliwe sposoby, ale nie poddawał się i dał to odczuć esbekom. Nie brakowało mu poczucia humoru. W mieszkaniu postawił sobie po piersie Lenina, do którego przyczepił znaczek Solidarności. Później, udając naiwnego, twierdził, że to dlatego, by uniknąć kłopotów podczas przeszukań. Złożył także do białostockiego WSW oficjalny wniosek o pozwolenie na posiadanie miotacza gazu, by móc bronić się przed atakami, inspirowanymi oczywiście przez ten sam urząd. Podczas mszy za ojczyznę zwracał się czasem wprost do dyżurujących w kościele esbeków. Zapraszał ich do wspólnej modlitwy i do przekazania znaku pokoju. Na przełomie 88 i 89 roku ksiądz Stanisław Suchowolec był już zmęczony esbeckim nękaniem. Czuł się osaczony. W zeznaniach świadków przewijają się opinie, że na kilka tygodni przed śmiercią ksiądz ciągle sprawiał wrażenie przybitego lub zaniepokojonego. Z najgorszym liczył się od lat. Śmierci się nie boję, tylko kalectwa, mawiał. Ale tym razem wyraźnie coś przeczuwał. Nieoczekiwanie zmieniał plany. Potrafił wybuchnąć z byle powodu, często urywał trudniejsze wątki w rozmowach z przyjaciółmi czy zaufanymi parafianami. Najważniejsze, żeby do jasnej cholery ten krzyż. Krzyż ma stać po prawej stronie. Rozumiesz? Po prawej! No. Parafianie bali się o niego. Wokół księdza Suchowolca ukonstytuowała się nieformalna straż, której członkowie starali się wręcz dyżurować, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Z tych samych powodów przyjaciele podarowali mu również Nikę, silną i dobrze przeszkoloną sukę obronnej rasy Doberman. To jednak nie wystarczyło. Ostatniego wieczora swego życia ksiądz Stanisław Suchowolec zadzwonił do drzwi swych przyjaciół, państwa Klimowiczów. Spali już. Księdzu otworzyła ich córka Dorota. Kapłan poprosił ją, by poszła z nim do samochodu. Musi powiedzieć jej naprawdę coś ważnego. Niech ksiądz to z siebie wyrzuci. Nie, jeszcze nie teraz. Proszę, może ja pójdę obudzić rodziców. Nie. Lepiej, żeby tego nikt nie wiedział, naprawdę. Niech ksiądz się zastanowi. To musi być coś, co księdza strasznie gryzie. Idź już. Tego samego wieczora, około 23.30, ksiądz Suchowolec zatelefonował jeszcze do Klimowiczów. Odebrała Dorota. Wydawało się jej, że głos księdza drży. Powiedział, że bał się wysiąść na plebanii, bo znów widział tam esbecki samochód. W końcu jednak przełamał strach. Jakiś czas po tej rozmowie kapłan wyszedł jeszcze wyprowadzić psa. Było około 12:30. Zabójca wykorzystał fakt, że ksiądz poszedł na spacer z psem. Ukrył się wtedy w jego pokoju na plebanii przy parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, na osiedlu Dojlidy. Nie wiadomo, jak udało mu się obezwładnić Nikę Dobermana, należącego do księdza. Zwłoki psa znaleziono z dala od fotela, na którym spał, a w jego krwi wykryto zaledwie śladowe ilości tlenku węgla, będącego zdaniem milicji wyjaśnieniem całej tragedii.
dowodzi to faktu, że pies nie żył już w momencie śmierci księdza Suchowolca, której bezpośrednią przyczyną rzeczywiście było zaczadzenie. Z tym, że na pewno nie przypadkowe. Dajcie go tam pod fotel. Ciągnie uciek. Według dzisiejszej wiedzy tak właśnie mogły wyglądać ostatnie chwile życia księdza Stanisława Suchowolca. Morderca czekał na niego w jego własnym mieszkaniu. Obezwładnił go, a następnie wlał w gardło półprzytomnego kapłana wódkę. Wszystko to po to, aby upozorować naturalne zaczadzenie w wyniku pożaru powstałego na skutek nieostrożności po kilku głębszych. W momencie śmierci we krwi księdza miało znajdować się 1,5 promila alkoholu. Co ciekawe, w trakcie oględzin prokuratorskich w całym mieszkaniu znaleziono tylko małą butelkę po szampanie Iskra o symbolicznej pojemności 200 ml. Przyjaciele i znajomi księdza zgodnie podkreślali, że ksiądz Stanisław przez całe życie stronił od alkoholu. Butelkę po alkoholu, który miał wypić ksiądz Suchowolec, znaleziono w jego pokoju dopiero 3 dnia dochodzenia. W momencie jej rzekomego odnalezienia w pomieszczeniu nie było ani parafian, którzy przez cały okres przeszukiwań patrzyli na ręce milicjantom i esbekom, ani pełnomocnika rodziny ofiary, mecenasa Jerzego Naumana. Wszyscy oni wybiegli bowiem na ulicę z powodu pijackiej awantury, która dziwnym trafem rozpoczęła się właśnie pod samym kościołem. Butelka nie była w ogóle pokryta sadzą. Milicjanci podawali ją sobie nonszalancko z rąk do rąk, jednak w oficjalnej ekspertyzie nie znalazł się zapis o ich odciskach palców. Stwierdzono tylko obecność odcisku księdza Suchowolca. Dochodzenie po śmierci księdza Suchowolca prowadziły milicja i SB. Uporczywie lansowano wersję z przypadkowym zaczadzeniem. Pomijane były niemal wszystkie niepokojące tropy i poszlaki, a nawet dowody. Tak było z zegarkiem marki Poliot, znalezionym pod oknem księdza Suchowolca, ze wskazówkami zatrzymanymi na godzinie 1:00. Żonglowano ekspertyzami i opiniami biegłych. Sprawę relacjonował w telewizji m.in. rzecznik rządu Jerzy Urban. Już w czerwcu, chwilę po pierwszych wyborach z udziałem opozycji, prokuratorzy umorzyli sprawę, nie dopatrując się znamion przestępstwa. Zażalenia na te decyzje zostały odrzucone. Bez wątpienia nigdy to śledztwo nie poszło w tym właściwym kierunku, które to kierunek dałby szansę na
odkrycie rzeczywistego i zleceniodawcy, i mordercy. Śmierć księdza Suchowolca wstrząsnęła opinią publiczną. Pośrednio można ją łączyć z jeszcze trzema innymi, nie do końca wyjaśnionymi zgonami. Do dwóch z nich doszło niemal w tym samym czasie. Do trzeciego dopiero 5 lat później. Na 8 dni przed śmiercią księdza Suchowolca zamordowany został inny, znany i zaangażowany w działalność antykomunistycznej opozycji kapłan, Stefan Niedzielak, proboszcz parafii świętego Boromeusza na warszawskich Powązkach. Wszystko wskazuje na to, że także ta zbrodnia była dziełem esbeckich oprawców z grupy D, choć i w tym wypadku ich personaliów nie ustalono. Ksiądz Suchowolec wiedział o śmierci kolegi z Warszawy i bardzo mocno ją przeżył. Spodziewał się, że teraz kolej na niego. Śmierć księdza Suchowolca nastąpiła zaledwie 10 dni po równie tajemniczej, równie brutalnej śmierci księdza Stefana Niedzielaka. W Polsce zaczęło się mówić, że krąży komando śmierci, które morduje księży. I rzeczywiście trudno nie widzieć jakiegoś związku pomiędzy tymi tak nieodległymi w czasie wydarzeniami dotyczącymi zgonów kapłanów, którzy byli traktowani przez władzę jako przeciwnicy, i zgonów, którym towarzyszyły bardzo podejrzane i niewyjaśnione okoliczności. W wyjaśnianiu sprawy księdza Niedzielaka pojawia się wątek księdza Suchowolca, a przy księdzu Suchowolcu pojawia się wątek Niedzielaka. Natomiast pamiętajmy, że w tym śledztwie robiono wszystko, żeby na płaszczyźnie oficjalnej tych spraw nie łączyć i w ogóle nie poruszać wymiaru politycznego tych morderstw, które były oczywiste dla opinii publicznej. Ze sprawą mordu na księdzu Suchowolcu zdaje się wiązać nie tylko śmierć księdza Stefana Niedzielaka. W tajemniczych okolicznościach rozstał się z życiem w tym samym niemal czasie jeden z ważnych funkcjonariuszy SB z Białegostoku. Na 6 dni przed zamordowaniem księdza Suchowolca w białostockim Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w pokoju numer 377 powiesił się kapitan Tomasz Marowicz, kierujący lokalnym wydziałem trzecim, zajmującym się walką z opozycją. Podczas pogrzebu Marowicza, który odbył się tego samego dnia, w którym chowano księdza Suchowolca, do obecnych podszedł nieznajomy mężczyzna, który miał powiedzieć, że Marowicz został zlikwidowany, bo nie chciał wykonać rozkazu zamordowania kapłana. W śledztwie nie podjęto tego wątku. Tym co dziwniejsze, że niedługo przed śmiercią ksiądz Suchowolec wyznał jednemu z przyjaciół, że chwilę wcześniej odbył trudną rozmowę z kimś z milicji lub SB. Jestem po rozmowie z kapitanem. Zawiodłem się. Straciłem zaufanie do pewnego człowieka. Zaczynam się obawiać o swoje życie. Te słowa księdza Stanisława do przyjaciela świadczyły o tym, że miał autentyczne poczucie zagrożenia. Nie wiemy przy tym, czy wypowiedź ta odnosiła się rzeczywiście do Marowicza. Także w niekompletnej teczce z przebiegiem służby Marowicza nie zachowały się dokumenty mówiące o tym, iż zajmował się księdzem Suchowolcem z ramienia SB. To jednak nie koniec niepokojących zbiegów okoliczności. Prawie 6 lat po śmierci księdza Suchowolca ginie w tajemniczych okolicznościach inny wikary z Dojlit, przyjaciel zamordowanego, który jako pierwszy po zabójstwie wszedł do jego pokoju i jako pierwszy zobaczył zwłoki. Ksiądz Edward Rafało. Znaleziono go w środku nocy w samochodzie wbitym w drzewo na 20 kilometrze trasy Białystok-Warszawa. Niestety nie udało się go uratować. W krwi księdza wykryto natomiast alkohol, choć wiadomo było, że jest zdeklarowanym abstynentem. Świadkowie zeznali, że bezpośrednio przed śmiercią ksiądz Rafało wspominał o dziwnej rozmowie, którą miał odbyć z niejakim księdzem Markiem z Warszawy. Nie można wykluczyć, że rozmowa ta dotyczyła śmierci księdza Suchowolca. Kim był tajemniczy ksiądz Marek, nigdy nie udało się ustalić.
Sprawa morderstwa księdza Suchowolca została wznowiona przez prokuraturę w latach 90. Ustalono wtedy najbardziej prawdopodobny przebieg zabójstwa. Po raz pierwszy starannie przesłuchano świadków i podjęto próby weryfikacji ich zeznań. W końcu wzięto także pod uwagę fakt nękania księdza przez SB. Powołano także grupę ekspertów do spraw pożarnictwa. Ustalili oni, że ognisko pożaru wybuchło na blacie ławy w pokoju księdza, a nie, jak dowodzono wcześniej, w okolicy piecyka. Sprawę księdza Suchowolca próbowano także łączyć z innymi zdarzeniami przypisywanymi SB-kom z grupy D, w tym ze śmiercią księży Niedzielaka i Zycha. I to jednak nie udało się zbliżyć do ustalenia sprawców tej zbrodni. Kluczowe dokumenty zaginęły lub zostały zniszczone w ostatnich miesiącach działania SB. Z kolei wzywani na przesłuchania SB-cy konsekwentnie milczeli. Śledztwo umorzono w 1993 roku z powodu niewykrycia sprawców. Jak się wydaje, zbrodnia miała charakter zaplanowany, przeprowadzona została przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, być może także na zlecenie czynników partyjno-rządowych ówczesnych, tak żeby Solidarność, wkraczając do pomieszczenia, w którym znajdował się okrągły stół, została od razu wmontowana w zbrodnię, nad którą mają już teraz wspólnie położyć kurtynę milczenia. Dziś sprawa zamordowania księdza Stanisława Suchowolca jest nadal badana przez prokuratorów i historyków IPN. Można uznać za pewnik, że ksiądz Suchowolec zginął za sprawą morderców z SB. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by kiedykolwiek stanęli oni przed sądem. Zwłoki działacza rolniczej Solidarności znaleziono w studzience melioracyjnej pośrodku pola. Ślady wskazywały na to, że uciekał przed dwoma ścigającymi go ludźmi. Ucieczka w noc, esbecki pościg i bicie, potem śmierć. Czy byli to esbecy zdeterminowani do zabijania? Grupa D, Departament 4. Ofiary morderstw PRL. Odcinek 5. Piotr Bartoszcze. Śmierć w środku zimowej nocy.